Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj film troszeczkę o innej tematyce. Dzisiaj film w sumie na wasze życzenie, bo mi jakoś do głowy nie przyszłoby o tym kręcić film, no ale skoro chcecie, to nie ma problemu. Dzisiaj pokażę wam moją rozdzielnię elektryczną, którą mam tutaj w swoim warsztacie. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że za bardzo nie ma czego pokazywać, bo nie jest to jakaś strasznie rozbudowana rozdzielnia. Jest to tylko podstawowe, jakby takie elementy tylko posiada, więc za bardzo nie będzie nawet się czym chwalić. Ale skoro chcieliście, to proszę bardzo. Także ja już was zapraszam z kamerą na rozdzielnię. No i pokażę wam, jakie ja mam cacko. No więc tak wygląda moja rozdzielnia. Nie jest to jakiś straszny potwór, jest to naprawdę bardzo minimalistyczna rozdzielnia, co niektórzy w mieszkaniach mają bardziej rozbudowane rozdzielnie niż ja tutaj w warsztacie. Ale póki co na razie spisuje się dobrze. Tak jak widzicie, od lewej strony pierwszy element, pierwsze urządzenie, które jest tutaj zainstalowane, to jest rozłącznik napięciowy i w moim przypadku jest to 63 ampery. Kolejna pozycja to jest kontrolka faz. No tutaj niestety, tak jak widzicie, za bardzo też nie można szaleć, bo moja rozdzielnia jest tylko jednofazowa, więc ja mam tylko tutaj zasilanie jednofazowe. Więc sami widzicie, że jestem ograniczony co do tutaj do rozbudowy i po prostu zasilania maszyn. Kolejna rzecz to już są zabezpieczenia, pierwsze gniazd, następnie zabezpieczenie tokarki, kolejne, no i od razu szlifierki, tak? Kolejna rzecz, mamy oświetlenie warsztatu i oświetlenie kanału na osobnych zabezpieczeniach i tutaj mamy, tamte zabezpieczenia były B16, z czego jeden był C16, czyli zwłoczny do zabezpieczenia właśnie tokarki i szlifierki, a dalej mamy B10 oświetlenie, jak i w warsztacie, tak i w kanale mamy dziesiątki. Kolejny C16 odpowiada za altanę tutaj na zewnątrz i ostatni B10 odpowiada za to ogrzewanie, za ten naddmuch z tego klimatyzatora i on jest za to właśnie odpowiedzialny. Tak jak widzicie, rozdzielnia bardzo minimalistyczna, bez żadnych udziwnień. Czego brakuje w rozdzielni? Chyba wszyscy zwrócili uwagę na to, że brakuje jednego z ważniejszych elementów. Brakuje zabezpieczenia różnicowo-prądowego. No niestety, chwilowo go nie mam. Chwilowo, dlatego że ja planuję, bo niestety, muszę wam powiedzieć, że moja instalacja elektryczna jest no, dwużyłowa. Jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Także jest instalacja dwużyłowa. I wiem, że co niektórzy elektrycy instalują zabezpieczenie różnicowo-prądowe na instalacjach dwużyłowych. Nie wiem, z jakim to powodzeniem zdaje rezultat. Ja bynajmniej takich rzeczy nie robię. Jeżeli już robić to na trzyprzewodowym tutaj trzyprzewodowej instalacji. Kolejna rzecz, która mogłaby być, no ale no nie ma, to mógłby być na przykład warystorowy ogranicznik przepięć. To też bardzo ciekawy, bardzo fajna rzecz. Warto w to zainwestować. Tutaj wszelkie przepięcia zawsze nam tutaj urządzenia zabezpieczy przede wszystkim. Takie urządzonko. Są możliwości też właśnie instalacji czegoś takiego w jednofazowej konfiguracji. Gdybym miał tutaj trzy fazy, no to mógłbym się jeszcze pokusić dodatkowo o czujnik zaniku faz, tak? Jeżeli mamy urządzenie trójfazowe, to warto coś takiego zainstalować, bo nieraz zdarza się, że jednej fazy brakuje, no i jest problem, tak? I urządzenie chodzi bez naszej wiedzy, chodzi na dwóch fazach, co grozi oczywiście przepaleniem silnika czy jakiegoś urządzenia
elektronicznego, no w zależności od tego, co to za maszyna, tak? Większość maszyn nowoczesnych na dwóch fazach nie pójdzie, no ale zdarza się tak, że może też tak być. Na przykład jako ciekawostkę powiem Wam, że na przykład na Słubnicach tego starego typu Mińsk Mazowiecki jest sytuacja taka, że mamy sytuację taką, że mamy krańcówki na bramkach, na klapie do zejścia do Słubnicy i to jest organizowane na jednej fazie, a na osobnej fazie mamy blokadę zerową tak zwaną, czyli do załączenia Słubnicy wszystkie manetki przy Słubnicy muszą być w położeniu zero. To oczywiście jest zabezpieczenie jedno z ważniejszych na Słubnicy, bo w momencie załączenia Słubnicy, no któryś mechanizm mógłby się nam tutaj załączyć, tak? Ale to tylko taka ciekawostka, że tam to jest organizowane zupełnie inaczej i tam coś takiego wystąpić nie może. Dobrze, a tyle o rozdzielni, bo w sumie nawet nie ma co Wam opowiadać o niej. Kolejną rzeczą, myślę, że już o wiele ciekawszą, mógłby być sam przemiennik i to, jak zostało zorganizowane sterowanie tutaj. No więc przemiennik częstotliwości. Ten przemiennik steruje nam i tokarką, i szlifierką. Jak to jest zrobione? Już Wam pokazuję. Mamy tutaj kluczyk, którym załączamy sobie napięcie. Dodatkowo włącza nam się tutaj oświetlenie. Pewnie nawet widać. O, ciemniej, jaśniej. Nad szlifierką i nad tokarką. I teraz ożywa nam sam przemiennik. No i teraz w momencie, kiedy mamy, na razie Wam pokażę na sucho, bo przemiennik mi tutaj warczy. Wentylator się włączy. Chwilę się wyłączy. Dokładnie. Mamy dwa tutaj, ja Wam pokażę może z bliska, przekaźniki. Przekaźniczki takie dosyć potężne, bo przekaźniki mogą przekazywać 10 amper. No to jak na przekaźniki to całkiem nieźle. Powiem Wam, że mam je, no już trochę je mam, no bo szlifierka i tokarka współpracuje razem już spory czas. A tak jak widzicie styki, lub nie widzicie styki, które są umieszczone w tym miejscu, mają się po prostu rewelacyjnie, nie są ani przegrzane, ani nic złego im się nie wydarzyło. Wszystko wygląda ogólnie jak nówka, więc na jednym przekaźniku mamy styki zwierne i rozwierne i na drugim również. Styków zwiernych i rozwiernych zaraz Wam pokażę, bo nawet z pamięci nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Mamy 4, czyli możemy sobie tutaj konfigurować różne położenia, tak? I tutaj jest na stykach rozwiernych, mamy zorganizowane, na jednym przekaźniku mamy silnik, czyli napięcie wychodzi z przemiennika częstotliwości, bo przemiennik częstotliwości jest zasilany napięciem 230 V. Wychodzi z niego trójfazowe zasilanie 400 V i na jednym przekaźniku jest organizowany silnik, a na drugim sterowanie. Sterowanie, czyli załącz, wyłącz urządzenie i dodatkowo potencjometr. W potencjometrze, jak będziecie coś takiego robić, to pamiętajcie, że nie wystarczy odcinać tylko napięcie na potencjometr, ale też trzeba rozdzielać jeden przewód, który wchodzi na opornik. Dlaczego? Dlatego, że będą się nam cyrki działy i trzeba po prostu to rozłączać. Czyli na stykach rozwiernych mamy szlifierkę i napięcie cały czas wchodzi jakby z falownika wychodzi jednolite, a rozdziela się dopiero tutaj u dołu, rozdziela nam się co i jak ma być. Tak jakby Wam powiedzieć, na szlifierkę idzie przewodów, żebym Was nie skłamał, coś w granicach 7-8 żył, a na przykład na tokarkę, żeby móc sterować i bezpośrednio jeszcze rozłączać
tutaj ten potencjometr, to mamy przewód sterowniczy, półtorówka to jest i żył mamy, szukam żył, ale podejrzewam, że około 25 żył musi być, żeby coś takiego zorganizować, bo dodatkowo u mnie jest jeszcze wyprowadzone jakieś tam zapasy są, typu na przykład oświetlenie zewnętrzne, jakieś tokarki, coś tam, jakaś taka lampa, jakieś tam doświetlenie, takie tam cuda są wzięte pod uwagę. Póki co tego nie ma, nie wiem czy w ogóle będzie, no ale jest taka możliwość, tak? Więc no troszeczkę tych kabelków jest i troszeczkę trzeba się tutaj nagłowić, żeby to poskładać, ale jest to oczywiście bez problemów do zrealizowania. Także w tej konfiguracji, czyli przy rozłączonych przekaźnikach sterujemy sobie szlifierką, a przy załączonych tokarką. Ja Wam teraz pokażę, jak to działa. Spójrzcie. I teraz mamy, ruszy nam szlifierka. Zaraz Wam pokażę to z daleka może, żebyście widzieli. Tam są w przekaźnikach, mamy lampki, takie diody kontrolne, czy jest załączone, czy nie. O, teraz będziecie widzieć. A może szlifierkę jeszcze postawię, to będzie jeszcze lepiej. Ciach. O, teraz będzie luks. Więc teraz są przekaźniki rozłączone. Wychodzi nam szlifierka. Wyłączamy. I teraz po załączeniu tutaj sterowania, czyli tego włącznika, załącza nam się tutaj tokarka i spójrzcie, załączyły się przekaźniki, myślę, że to widać, i teraz będziemy sterować sobie bez problemu tokarką i sobie możemy włączyć. Działa, ale w tej pozycji jest jeszcze tak zrobione, zabezpieczone jest, że teraz gdybym chciał włączyć szlifierkę, to nic się nie dzieje. Czyli musicie przyznać, że patent niezły. I oczywiście jest też odwrotnie, że w momencie kiedy włączam szlifierkę i szlifierka chodzi, włączam tokarkę, to szlifierka automatycznie sama się wyłącza i przechodzimy na tokarkę. Taki myk. A teraz tu wyłączę i z powrotem rusza szlifierka. Tak naprawdę trochę przerost formy nad treścią, no bo ja się to tutaj tak aż bardzo nie mylę. Tak mniej więcej to działa. I teraz sobie możemy wyłączyć. Taka malutka skrzynka, zobaczcie ile dobra. Jednym falownikiem możemy sterować sobie dwoma maszynami. Dodatkowo jeżeli ktoś chciałby pójść po prostu, gdyby to miało być gdzieś na produkcji zainstalowane w ten sposób, to warto byłoby tutaj zainstalować jeszcze czasówkę. Po co czasówka? Po to, że w momencie rozłączenia szlifierki i szybkiego włączenia na przykład tokarki, to mamy taką sytuację, że mogłoby się tak zdarzyć, że ruszyłby silnik na przykład przy rozłączeniu tokarki mogłaby ruszyć szlifierka. I tutaj czasówka mogłaby właśnie wpływać na to, że rozłączyłaby dopiero po jakimś czasie tą maszynę. Czyli dałaby czas na to, by silnik maszyny się rozłączył, by falownik po prostu odebrał sygnał rozłącz. Wyhamował silnik, bo pamiętajcie, że falowniki służą też do hamowania silnikiem, więc tutaj też możecie ustawić sobie w każdym przemienniku częstotliwości, możecie sobie ustawić czas hamowania silnika, czyli ten moment, w którym jak długo silnik ma hamować, czyli wyhamowywać prędkość, wytracać i tak dalej. Takie to są urządzenia, bardzo ciekawe. Technika po prostu zadziwia. Bardzo fajne urządzenia, polecam dla każdego, bo naprawdę robi świetną robotę. No i oczywiście tutaj to tak zostało zrobione na razie bez czasówki,
Ale gdybym, na przykład u mnie w warsztacie jest to niepotrzebne, ale gdyby to miało być gdzieś zainstalowane na produkcji, pomyślcie o czasówce, która by dawała czas właśnie na jeden i na drugi przekaźnik, żeby czas rozłączenia lub załączenia był wydłużony o tą właśnie czas zatrzymania maszyny. Tutaj u mnie, no niestety, no, ja jestem sam, więc i sam pracuję na tych maszynach, więc zupełnie inna sytuacja jest. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o urządzenia w moim warsztacie, moją rozdzielnię, moje jakieś urządzenia elektryczne, które mógłbym Wam pokazać, no to na tym koniec. No niestety, nic ciekawego więcej Wam do pokazania w sumie nie mam, bo nic więcej ciekawego tutaj nie ma. Gniazdek i wyłączników nie będę Wam pokazywał, no bo każdy gniazdko i wyłącznik widział. Lampy też widzieliście, więc to nie jest żadna jakaś nowość. Lampy jarzeniowe ja planuję w przyszłości przerobić, jak kupię tylko rury LED-owe, bo są teraz dostępne, o ile ktoś tam, pewnie wszyscy już wiedzą, ale no, są dostępne rury LED-owe właśnie dla lamp jarzeniowych. I ja planuję tutaj wymienić właśnie wszystkie te rury na LED-owe. Co za tym idzie, no pokażę Wam przede wszystkim, jak to zrobić, bo niestety trzeba ingerować w konstrukcję lampy, w instalację elektryczną lampy. Ale już Wam powiem, że jest to bardzo prosta ingerencja. Na pewno każdy sobie z tą poradzi bez większego problemu. Przechodzimy do coś łatwiejszego, więc tutaj samo przez się, tak, że całą resztę będziemy usuwać, a będziemy montować, podawać tylko napięcie z jednej strony każdej rury, każdej żarówki LED-owej. Ja to przerobię na LED-y z paru względów. Po pierwsze oświetlenie, czyli więcej lumenów. Po drugie, oszczędzamy tutaj na energii elektrycznej, no bo o połowę nam spadnie jakby moc, którą pobieramy w tym momencie, no bo teraz każda rura pobiera 36 W, a rura LED-owa pobiera ich 18, o połowę mniej, prawda? Oświetlenie, no i spadek po prostu manymany za prąd, no to niestety jest bardzo korzystne. W tym momencie te rury LED-owe nie są już tak drogie, nie są to jakieś potężne pieniądze, więc każdego chyba będzie stać na ewentualną taką wymianę na rury LED-owe. No bo co za tym idzie, no to tak, zyskujecie na lumenach, zyskujecie później na rachunku za energię elektryczną, duży plus. Przecież o to chodzi, prawda? No i nic Wam nie warczy przede wszystkim, nie ma tego hałasu, tych lamp. No bo niestety te lampy, jak troszeczkę już poświecą, no to lubią sobie tak nieprzyjemnie warczeć. Później przy rurach LED-owych będzie totalna cisza, jak makiem zaśmiał. Co, na dzisiaj chyba już wszystko, no bo co mogłem, to Wam pokazałem w sumie. Wy oczywiście lajkujcie, piszcie komentarze, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.